rozpoczynamy trening po rozgrzewce rozjazdowej 10-15 minut. Znowu wracamy do podstaw i sobie ćwiczymy zsiadanie z roweru. No i wiadomo, trzeba przywrócić automatyzmy. Noga, nawet dosłownie z marszu, praktycznie z zerowej prędkości. Dokładnie. Nie, przez udo, cyk. I przez udo, tak jest, cyk. O tak. I jeszcze tak, jakieś 1000 razy. Bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, Natalia, ma za sobą przeszłość sportową, lekkoatletyczną, biegaczka na 800 metrów, więc silnik ma bardzo dobry, mega dobry, ale trzeba popracować nad techniką, a w przełaju tej techniki, jak wiecie, jest więcej niż mniej, także już od początku września trenujemy wszystkie elementy po kolei, dzisiaj zakręty, wsiadanie i zsiadanie. Fajnie koordynacyjnie sprawna, więc szybko, bardzo szybko się uczy. Także sezon przełajowy już nadchodzi wielkimi krokami i my będziemy do niego przygotowani. No, jedziemy obczaić nasz singielek. Ostatnio tu byliśmy kilka dni temu, pozamiatany został. Ale jedziemy zobaczyć, bo to miejsce jest takie, gdzie ludzi dużo się kręci, młodzieży spożywającej różne trunki, więc wiem, czy nie ma jakichś niespodzianek. Na pewno niespodzianką jest mój trzeszczący suport. Muszę go dzisiaj rozkręcić. Zobaczyć, co tam się dzieje. No, na razie czysto. Przeszkoda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I want. No i jeździmy sobie, jeździmy te rundy. I z rundy na rundę, zobaczcie. Praktyka czyni mistrza. No, trochę za bardzo przez środek. No! Blisko, nie? Ok, przełaje to wiadomo i technika, ale też i opór interwałów. Tak naprawdę przełaj to jeden wielki interwał od zakrętu do zakrętu, od przeszkody do przeszkody. Więc my też sobie takie interwały dzisiaj wpleciemy w nasz trening techniczny. A interwał będzie polegał na tym, że jest krótki, stromy, techniczny podjazd. No i potem szybki, płynny zjazd. Zrobimy taką serię 10 powtórzeń, tam gdzie takie na zasadzie takiej trochę tabaty, także no zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest zjazd szybki, może nie być mnie słychać, co mówię, więc nie będę mówił przez chwilę. O, beleczka do wykorzystania, fajnie. I ten podjazd, o, on jest spłaszczony na filmie, ale uwierzcie, że jest mega stromy i trzeba go przepychać. No i to jest nasz element, nic wielkiego. Podjazd trwa 3-4 sekundy. Tu na górze trzeba za niego oddać. No i zjazd. I tak powtarzamy. No, no, no. Ekstra. 1-0. Dobrze, dobrze. Pach, pach, przepychaj, przepychaj elegancko. 5,
6. Bardzo fajny element do ćwiczenia, słuchajcie, bo ma nie tylko aspekt fizyczny w sobie, taki podjazd, ale też i technika, bo jednak przy takiej dużej strumiźnie trzeba odpowiednio wcześnie ten rower napędzić i w odpowiednim momencie zredukować bieg, tak aby się zmieścić po prostu w tym wąskim, stromym miejscu. No, i teraz tak jest, mądrze, dobrze, dobrze! 7. Hop, 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 dobra redukcja. O, to było bardzo szybkie. 8. Tak, 9. I 10. Elegancko. Jak tętno? Ale elegancko. No i tak powinno być. No, także po pierwszej serii podłoże wygląda już w ten sposób. Kolejna może być już trudniejsza ze względu na to, że ten podjazd się robi coraz luźniejszy. No zobaczymy, jak sobie dalej będzie radziła. Teraz 5 minut luźnego kręcenia i kolejna seria. Tak jest. Hop, 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 hop. Środek ciężkości. Super. Hop, 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 hop. Dobrze, dobrze, dobrze. 3. Zerknij na tętno. Ekstra. 4. Hop, 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 hop. Dobrze, dobrze. 5. Go, go, go. 8. Hop, hop, hop. Elegancko. 9. Hop, 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 hop. I ostatni, 10. Dawaj. Elegancko, brawo. Jakie tętno? 168, czyli weszło już naprawdę pod korek. No. Bardzo ładny trening. Dziękuję. Ile razy się pojechałam? 20. Tak, plus te nieliczone przez trenera. No bo tam robiłaś ścianę, więc się nie liczy. No. Rozjedziemy 5 minutek, 10 minutek, w zależności od tego, jak tam będzie się czuła. Brawo, dobry trening. Ale fajnie. Lecimy. Rozjeżdżamy. No i tak sobie ćwiczymy do tych przełajów. Pierwszy start przełajowy w tym sezonie na początku października. Znaczy nie na początku, 7, 8 bądź 8, 9, tak wypada weekend. Tam sobie polecimy na pierwsze siganie w sezonie. Będzie Puchar Polski oraz Steven Cyclocross Cup. Tam się zacznie nasza przygoda z kolarstwem przełajowym w tym sezonie. A tymczasem dalej trenujemy. Będziemy się dzielili z Wami naszymi postępami. Treningi w każdą środę i sobotę. Każdy trening na rundzie w środę i sobotę. Także jest trochę czasu na przygotowanie. Poligon mamy zacny, mamy wszystko, co nam potrzeba. Także przede wszystkim dobre chęci, zdrowie i czas. No i szykujemy się.